Czytam to, słuchajcie, teraz już dokładnie. Zaczyna Paweł, Patrycja i kolega z szkoły mundurowej. Podejmują. Październik jest to Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Chcemy zaakcentować, jak ważne jest udzielenie pierwszej pomocy. Chcemy jak najwięcej ludzi w to włączyć i nauczać, jak się zachowywać w czasie nagłego zatrzymania krążenia. Zwiększa to efekty przeżycia takiego pacjenta trzykrotnie. I tylko co piąty pacjent w warunkach pozaszpitalnych jest podejmowana taka czynność. Są to proste czynności w nagłym zatrzymaniu krążenia. Powiadamiamy pogotowie, uciskamy klatkę piersiową, defibrylujemy i jesteśmy dumni, że pomogliśmy temu pacjentowi. No dzisiaj kolejny raz biliśmy rekord z jednoczesnym uciskaniem klatki piersiowej. Od godziny 11 ratownicy uczyli techniki, jak udzielać tej pierwszej pomocy. O godzinie 12 włączyliśmy się w bicie tego rekordu. Były 3 stanowiska. Powiem w przybliżeniu, że w 2013 roku jednocześnie w całej Polsce uciskało klatkę piersiową 83 tysiące chętnych, natomiast w 2016 było już 85 tysięcy, czyli jak widać statystycznie cały czas to wzrasta. Powiem, że lokalnie ilość uczestników też wzrasta. Dzisiaj przybyły tutaj szkoły, policja, straż, no, samorządowcy, politycy. Chciałam podziękować w zasadzie wszystkim, zwłaszcza ratownikom z Fundacji Złota Godzina, OSP, MORS-om, WOPR-owcom, mediom, o zwłaszcza mediom i dzieciom, którzy chętnie tutaj przystępowały, no i wszystkim zaangażowanym. OSP Turek popiera inicjatywę organizacji takich działań, które dzisiaj tutaj się odbyły. Tym bardziej to zależy nam na najbardziej rozszerzeniu wiedzy o ratowaniu życia ludzkiego. I cieszymy się, że faktycznie dzisiaj na naszej sali OSP była liczna rzesza młodzieży i osób starszych, i którym ta wiedza została na pewno przekazana w dobry sposób. Od razu wiedziałem więcej was.